Cześć, witajcie, z tej strony Poprawny Polak, to kolejny odcinek z mojej serii Skillofem przez świat. No, moi drodzy, na dzisiaj mam bardzo ambitne i, mam nadzieję, ciekawe plany. Zaczniemy od enchantingu, dlatego że ostatnio byłem w Netherze, wydobyłem kolejną wielką porcję kwarcu, którą przerobiłem w całości na te bloki i zużyłem je do budowy mostu. Cały czas nie jest oczywiście gotowy, ale jesteśmy już naprawdę blisko końca i myślę, że odpuszczę teraz sobie kończenie tego mostu i dokończę go, kiedy już będzie gotowa druga wieża. Na wszelki wypadek, żeby nie było tak, że ułożę niepotrzebnie za dużo. Most, widzicie, sięga już naprawdę prawie do końca. Więc zacznijmy od enchantingu, bo tych poziomów doświadczenia zebrało mi się sporo i stać nas teraz na 4 enchanty. A w związku z tym, co planuję robić w dalszej części odcinka, zdecydowanie chciałbym wykorzystać wszelkie możliwe enchanty teraz. Na wypadek, gdybym po prostu resztę odcinka nie przeżył. Zaczniemy od zrobienia siekiery. To jest coś, co planowałem. Nie jestem pewien, czy mówiłem o tym głośno w poprzednim odcinku, czy też wymyśliłem sobie ten super plan dopiero po odcinku samemu. Natomiast stwierdziłem, że kurczę, no jednak całkiem często używam siekiery. Przydałoby się mieć diamentową. Te diamenty sobie tutaj leżą i się kurzą. No nie dokładnie tutaj, ale tam. No to zrobię sobie diamentową siekierę. Zaenchantuję ją sobie. Jeśli wypadnie mi taki fajny enchant, jak w przypadku łopaty, która kosi po prostu super szybko ziemię, no to będzie bardzo fajnie, będzie się dużo przyjemniej ścinało drzewa. Bo jednak, mimo wszystko, nawet żelazną siekierą ścinanie drzew zajmuje całkiem sporo czasu. O właśnie, tutaj. Zająłem się w końcu upiększeniem tego pomieszczenia. Cały czas, tak naprawdę już od tak dawna, to pomieszczenie było w niezmienionej formie, że już w ogóle zapomniałem, przestałem zwracać uwagę na te pochodnie rozstawione na podłodze, ale ostatnio stwierdziłem, że kurczę, mam sporo tych... Wróciłem właśnie z Netheru z nową porcją glowstone'a i jakoś mi przyszło do głowy, że no faktycznie w sumie przydałoby się tutaj ustawić jakieś porządne lampy. Musi być ich naprawdę dużo, dlatego że są one dosyć wysoko nad ziemią, a jeśli chodzi o spawnowanie potworów, to jestem prawie pewien, że liczy się jasność blisko ziemi. W związku z tym obszedłem tutaj wszystko dookoła, sprawdzając, czy nie ma już nigdzie poziomu oświetlenia 7. No i faktycznie, na chwilę obecną nie ma, więc powinienem być tutaj całkowicie bezpieczny. Przynajmniej mam taką nadzieję. No dobra, schodzimy na dół. Oczywiście nie wziąłem lapisu, więc wracamy na górę. A poza tym nie wziąłem też pozostałych rzeczy, które chcę zaenchantować. No, zastanawiam się, co sobie zaenchantować. Jedna opcja jest taka... A właśnie, tak. Jedna rzecz na pewno jest, którą chcę zaenchantować, mianowicie... Koniecznie chcę sobie zrobić żelazny miecz i go zaenchantować, dlatego że na wyprawę nie chcę brać diamentowego miecza. Boję się, że jest zbyt duża szansa, że zginę. A chcę mieć jednak coś porządnego do walki, dlatego że... Knockback. Przede wszystkim liczę na knockback. Knockback to jest coś, co mi się szalenie przydaje, szalenie mi się podoba. Podoba mi się dużo bardziej niż wszystkie pozostałe enchanty tak naprawdę, póki co. Mam nadzieję, że nie poznałem jeszcze wszystkich, że czeka na mnie jeszcze trochę niespodzianek. Chodziło mi oczywiście o enchanty mieczów, bo enchanty łopaty trudno jest porównywać z enchantami mieczów. Oprócz tego myślę sobie, że powiększymy po prostu kolekcję mojej zaenchantowanej zbroi. Stać nas na 4 enchanty, czyli tak, najpierw idzie siekiera, potem idzie miecz i potem jeszcze 2 fragmenty zbroi. Spójrzmy sobie tutaj. Mamy Unbreaking i Respiration, Unbreaking Fire Protection i 2 razy Unbreaking i Protection. Myślę, że spróbuję sobie zaenchantować na pierśnik i hełm, licząc na jakieś enchanty właśnie w stylu Protection, albo nie wiem, ewentualnie Blast Protection czy coś. I to będzie taka zbroja typowo do pojedynków wtedy z standardowymi ziemskimi potworami. Dobra, czyli muszę sobie zrobić, co ja powiedziałem, hełm i napierśnik. Idzie napierśnik, idzie hełm, świetnie. Wezmę ze sobą więcej żelaza na tą wyprawę, to jest oczywiście konieczność. Gdybym potrzebował nagle sobie czegoś dorobić, to żelazo jest niezbędne. Oprócz tego zapas drewna jakiś tam u siebie już mam, jak widzicie, w ekwipunku. Myślę, że nie zaszkodzi dołożyć sobie jeszcze, powiedzmy, do połowy staka. Pewnie wszystkiego nie zużyję, ale nie zaszkodzi. Szczególnie, że tak naprawdę nie zajmuje mi to teraz już dodatkowego miejsca w ekwipunku w żadnym stopniu. No i bierzemy sobie 12 lapisów. Niestety te lapisy widzę teraz, że będę musiał sobie raz na jakiś czas uzupełniać, bo na takie ostre enchantowanie trochę tych lapisów się zużywa. Ale z drugiej strony nie aż tak strasznie dużo. Muszę powiedzieć, że jestem teraz jakoś strasznie wychillowany, nie wiem skąd to się wzięło. Być może dlatego, że się porządnie wyspałem, być może z innych powodów. Nie wiem, ale bardzo przyjemny stan umysłu.
Zacznijmy od hełmu. Najbardziej ekscytujące rzeczy, czyli chyba siekierę i miecz sobie zostawimy na koniec. Chociaż tak sobie myślę, wiecie co zrobimy? Nie. Zaczniemy od miecza. Na wypadek, gdyby enchant wyszedł beznadziejny, będę mógł wtedy sobie zaenchantować jeszcze drugi żelazny miecz. Dobra, to ja zamykam oczy, typowo, żeby mieć niespodziankę, klikam. I co my tu mamy? Bane of Arthropods i Unbreaking. No dobra. Bane of Arthropods to jest enchant, który pamiętam, dokładniej pamiętam, że jest taki enchant. Nie pamiętam, co robi. Jestem pewien, jestem na 99% pewien, że to jest enchant, który działa tak samo jak Smite, czyli zwiększa obrażenia przeciwko wybranym przeciwnikom, tylko że innym przeciwnikom. Obstawiałbym pająki po prostu. Chociaż szczerze nie wiem, po prostu nie wiem. Ale jestem prawie pewien, że efekt jest właśnie taki, jak mówiłem, czyli zwiększenie obrażeń przeciwko konkretnym przeciwnikom. Szczerze nie wiem, co zrobić. Szczerze myślę, że zacznę od siekiery i potem się jeszcze będę zastanawiał trochę, co zrobić z tym fantem. Zamykam oczy, w prawo klikam i zobaczmy, co mamy. Efficiency i Fortune, czyli mamy szczęście i wydajność. Efficiency bardzo spoko, bo będziemy dzięki temu super szybko zapewne pozbywać się drewna. Za chwilę sobie to przetestujemy. Tak samo jak pochwalę się wam moją łopatą, bo trochę nią wydobyłem ziemi w poprzednim odcinku, kiedy ją enchantowałem, czy być może w jeszcze poprzednim. Natomiast pokażę wam na większą skalę, jak to szybko idzie, bo to jest po prostu niesamowite. Ta ziemia znika w oczach dosłownie. Dobra. Myślę sobie, że wykraftuję sobie jeszcze drugi miecz żelazny, bo chciałbym naprawdę dostać ten knockback. On po prostu strasznie pomaga walczyć z creeperami, taka jest jego główna zaleta. Z każdym pomaga walczyć, może poza szkieletem. Ze szkieletami w sumie często pewnie lepiej jest walczyć bez tego enchantu, żeby ich nie odpychać, żeby ich szybciej móc wykończyć. Natomiast jeśli chodzi o creepery, to jest po prostu to dar niebios. Dobra, lecimy w takim razie z drugim mieczem i liczę na coś fajnego. Zamykam oczy, klikam i co my tu mamy? Sharpness 3, kurczę, no jestem rozczarowany. Wiecie co? Wiecie co zrobimy? Walniemy sobie jeszcze jeden miecz. Bo te zbroje to i tak są na przyszłość. Ja i tak tych zbroi pewnie teraz nie będę zakładał, tych zaenchantowanych, więc zrobimy sobie jeszcze jeden miecz. Zdaję sobie sprawę z tego, że może się to zdawać takie trochę marnotrawcze, ale za chwilę wam powiem, jakie mam plany co do tych mieczów. Zapewne nie są one zbyt trudne do zgadnięcia. Zamykam oczy, klikam i co my tu mamy? Sharpness i Unbreaking. No dobra. Bogowie nie byli przyjaźni. Sharpness 3, Unbreaking 3. Ten miecz jest tak obiektywnie dużo, dużo lepszy od tego. No lepszy oczywiście nie w walce, ale pod względem, no, jakości przedmiotu, który byśmy woleli mieć. Wiadomo, że ten, który się później zniszczy. No i ten też jest spoko. Sharpness zwiększa chyba obrażenia po prostu przeciwko wszystkim przeciwnikom, tak bym obstawiał. Myślę, że jego efekt jest mniej istotny niż efekt tego Bane of Arthropods albo efekt Smite'a. Taki balans bym obstawiał tych enchantów. Ale mniejsza z tym. W tej chwili wezmę sobie po prostu Sharpness 3, Unbreaking 3 ze sobą. A te miecze spróbuję połączyć w kowadle. Nie jestem do końca pewien, jak to działa i bardzo dobrze, tak ma być. Liczę na to, że po prostu czeka mnie proces odkrywczy, taki samodzielny, tego jak działa dokładnie kowadło, ale przeczytałem już tam kiedyś, że da się łączyć enchanty, więc mam nadzieję, że te dwa enchanty uda mi się jakoś ze sobą połączyć i stworzyć jakiś fajny żelazny miecz. Póki co, w tej skrzyni, a nie, teraz miecze trzymam już gdzie indziej, miecze trzymam tutaj, dlatego że mieczów nie mam tak dużo i nie ma sensu zajmować nimi podwójnej skrzyni. Skoro tutaj, jak widzicie, mam naprawdę sporo rzeczy, które przydaje się trzymać. Oprócz tego, napierśnik i hełm oczywiście założymy na siebie. Spodnie już trudno. Myślę, że spodnie... Spodnie zignoruję. Jakoś mam nadzieję, że jakoś to dosłownie przeżyję. Dobra, a teraz to, co chcę zrobić teraz. Mam przy sobie 12 strzał. To są niestety wszystkie strzały, jakie mam. Przypomnę wam, że kury... Operacja kury zakończyła się niepowodzeniem. Wszystko dlatego, że chyba miałem po prostu strasznego peka. Wikipedia nic nie mówi o tym, że kury, że spawnowanie się kur z jajek jest no, afektowane po angielsku. Że coś poza po prostu szczęściem, generatorem liczb losowych w Minecrafcie ma jakiś wpływ na to, czy kura się wykluje z jajka, czy nie. Mieliśmy chyba po prostu strasznego pecha, absolutnie. Ani jedna kura z bodajże 18 jajek nam się nie wykluła, więc strzału nie mogę sobie dorobić, więc mam 12 strzał.
Ale mimo wszystko łuk oczywiście ze sobą wezmę. Biorę również miecz, biorę również zapas żelaznych kilofów, których pewnie będę musiał dorobić, ale... Chociaż nie, niekoniecznie. Miecz, zaraz. Żebym tutaj niczego tylko nie zapomniał. Łuk z tej strony raczej. Mamy spory zapas jedzenia. Właśnie ostatnio stwierdziłem, że... Można powiedzieć, że mięso pieczone to jest jedzenie na czas pokoju, a ziemniaki pieczone to jedzenie na czas wojny, dlatego że jak jest wojna i się walczy z przeciwnikami, no to chce się mieć jak najczęściej pełny pasek głodu, dlatego że wtedy nam się odnawia życie. A tak to nie ma różnicy, czy mamy puste jedno pole, czy cztery pola, chyba zdrowie nam się wtedy nie odnawia w ogóle, w obu przypadkach. Więc oczywiście chcemy mieć jak najczęściej pełny pasek głodu i w związku z tym jemy często, ale porcje, które odnawiają nam tego głodu, niewiele. Natomiast w czasie pokoju chcemy mieć po prostu co najmniej tyle paska głodu, żeby móc sprintować i oczywiście wtedy wygodniej jest jeść rzadziej, ale rzeczy, które przywracają więcej najedzenia, że tak powiem. Dobra, ja się tutaj teraz tak trochę błąkam, dlatego że naprawdę mówienie i planowanie jednocześnie to jest dosyć... Duże wyzwanie cały czas. Skoczę na początku po ziemniaki. Potem przetestujemy siekierę, pokażę wam działanie łopaty. To koniecznie musimy przefarbować. Wiecie co, wracając przefarbujemy spodnie i hełm. Chwilowo idziemy po ziemniaki. Wsadzimy ziemniaki do pieca. Pójdziemy przefarbować strój. Wyjmiemy ziemniaki z pieca. Albo na początku jeszcze pójdziemy, zetniemy sobie jakieś drzewko tą nową siekierą. Pokażę wam działanie łopaty, świetne. Pokażę wam dokończony kurnik, bo zapomniałbym o tym całkowicie. A potem odkładamy rzeczy do magazynu, takie niepotrzebne, jak diamentowe narzędzia na przykład. No może nie tyle niepotrzebne, co po prostu rzeczy, których nie chcę brać ze sobą. I wyruszamy na wyprawę. A czy ja w ogóle powiedziałem na jaką wyprawę? Nie jestem pewien. Wyprawa ma kilka celów. Pierwszym celem... Chyba 28 pól ma to farma tutaj. Pierwszym celem jest zdobycie większej ilości jaj, większej liczby jaj, żeby ponowić próbę za zapełnienia kurnika żywymi kurami, a nie tylko myślą o kurach. Drugi cel jest taki, żeby pozwiedzać. Ja w Minecrafta grałem ostatni raz w wersji 1.7. I jest mnóstwo rzeczy, nawet pewnie jeszcze z tamtej wersji, ale z nowych wersji jest mnóstwo rzeczy, których jeszcze nie doświadczyłem. Mnóstwo pewnie mobów, z którymi nie miałem za bardzo do czynienia. Jest jeszcze dżungla, którą musimy znaleźć, bo nie mamy sadzonek z drzew dżunglowych. Dużo rzeczy do odkrycia i zdobycia, więc oczywiście wyprawy takie poznawcze raz na jakiś czas będziemy odbywać. Szczególnie, że... Czy mówi się odbywać? W tej chwili już nie jestem w stanie... stwierdzić, czy to jest pomyłka, czy nie. Kurczę, naprawdę, świetnie. Co za przyjemne uczucie, bardzo się fajnie kosi te drzewa. Zrobimy sobie w takim razie od razu jeszcze jedno wielkie drzewo. Ciemny dąb, gigantyczny. No, tak czy inaczej, raz na jakiś czas będziemy sobie takie wyprawy organizować, żeby właśnie nie tylko zrelaksować się, bo to też jest plus takich wypraw, ale też poznać sobie, może zobaczyć rzeczy, których jeszcze nie widzieliśmy w grze. Są jeszcze strefy klimatyczne, których nigdy nie widziałem na oczy, na przykład. To znaczy, na oczy, może to jest nieprecyzyjne określenie. Które widziałem, ale nie w żadnym świecie swoim, tylko co najwyżej w internecie. Jest ta strefa klimatyczna, która się nazywa Mesa. Chyba się tak nazywa. Tam chyba jest teraz taki czerwony piasek, który jest jakimś nowym materiałem i w ogóle można z niego robić czerwony sandstone, jeśli się dobrze orientuję. Trochę rzeczy wiem, no bo na Wikipedię zaglądam i niektórych rzeczy nie da się nie zauważyć, ale większość na pewno jest dla mnie jeszcze tajemnicą. Dobra, pokażę wam jeszcze działanie tej łopaty, jak ona niesamowicie szybko kosi tą ziemię. Pójdę gdzieś, gdzie tej ziemi mi nie szkoda wydobyć, na przykład tutaj, i spójrzcie sami na to. Po prostu jakbyśmy byli na jakichś prochach się czuję. Nie żebym wiedział jak to jest, naprawdę, ale... Tak się mówi, wiadomo. Super szybko się wszystko dzieje. Niesamowite po prostu. O właśnie, jeszcze jedną rzecz wam muszę pokazać. Budując do końca kurnik, odkryłem tą jaskinię, która była źródłem tych takich wielu strasznych, nieprzyjaznych dźwięków pochodzących od potworów. Spójrzcie, ile zrobiliśmy miejsca w jakieś kilkanaście sekund, kilkadziesiąt sekund. Niesamowita po prostu jest ta łopata.
Można by powiedzieć, że kurczę, poprawny, marnujesz tą łopatę, używając jej teraz w takich okolicznościach, ale tak naprawdę nie, dlatego że... Gdzie my jesteśmy w ogóle? Dlatego że i tak potrzebuję ziemi, żeby pozapychać między innymi te wszystkie dziury od creeperów i tak dalej, więc gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Tu jest jakieś zejście w dół, tam nie chcemy iść na pewno. Gdzieś się zgubiłem, szczerze mówiąc, troszkę. Tutaj chyba nic nie ma. A nie, tu coś jest. Dobra, to musi być miejsce, w którym wydobywałem te wszystkie granity, andesyty i tak dalej. Pokazywałem wam, ile właśnie udało mi się wydrążyć, wydobywając te materiały. Kiedyś tam, w odcinku którymś. Dobra, dołożymy tu pochodni, bo kilka chyba zniszczyłem przypadkiem. No i jak widzicie, ta łopata jest po prostu niesamowita. Siekiera też robi wrażenie, ale to, w jakim tempie ta łopata przebija się przez całe po prostu ogromy ziemi, to jest coś niesamowitego. Dobra, zapomniałem chyba o tym, że chciałem zacząć od odłożenia ziemniaków do pieca, więc teraz już lecę to zrobić. Nie będziemy czekali, aż nam się wszystkie przepalą, upieką. Bądźmy rozsądni. Natomiast wrzucę, myślę, je do 3 pieców naraz i w ten sposób będziemy mieli wkrótce 24 ziemniaki. Na pewno wystarczająco wiele, żeby jakoś tą wyprawę przeżyć. Szczególnie, że mam przy sobie dużo mięsa. Mam jeszcze tu jakieś ziemniaki pieczone może przypadkiem? Nie, pieczone nie. Mogę wziąć ze sobą jeden stak marchewki, czemu nie? Marchew też może się przydać. Odłożę tą sadzonkę oczywiście, odłożę ziemię, którą wydobyłem. Nie jest to oczywiście cała masa ziemi, ale 2 staki zawsze coś, a zrobiliśmy to naprawdę w ułamek sekundy. No, w przenośni. Dobra. I potrzebujemy jeszcze barwnika, jakiegoś fajnego barwnika. Tam mamy błękitną zbroję. Myślę, że do błękitnej, no naprawdę miałem nadzieję, że to białe będzie lepiej wyglądało. Zobaczmy, jak wygląda jasno-szara zbroja. Czy też ma te takie skórzane paski, czy też jest już raczej jednolita? No niestety, też ma skórzane paski. Ale czy serio każdy kolor ma skórzane paski? Bardzo możliwe. No, niestety, więc w takim razie te brązowe nakolanniki będą się pojawiały tak czy inaczej, w każdym przypadku. Myślę, że spróbujmy w takim razie pójść na łatwiznę i po prostu zrobić całą zbroję w takim kolorze. Powiesimy ją tam sobie i niech sobie wisi. Zrobiliśmy co w naszej mocy. Odkładamy narzędzia od razu, te diamentowe, których nie chcę ze sobą brać. Wezmę ze sobą żelazną łopatę. W ogóle jestem zaskoczony, że jest tu żelazna łopata nienaruszona. Bardzo pozytywnie zaskoczony. Zaczniemy oczywiście od tej, żeby ją... Albo dobra, niech zostanie. Bez sensu brać coś takiego. No dobra, spoko. Wezmę ze sobą jeszcze cobblestone'a. Wiadomo, cobblestone się zawsze bardzo przydaje. I wezmę ze sobą, mam tu jakąś łódkę, nie mam, no to łódki będę sobie robił w razie czego na poczekaniu. A, mam jeszcze drewno, którego nie chcę mieć całego przy sobie. Co się dzieje? O, tak. Więc odłożymy sobie większość tego drewna na odpowiednie miejsce. Dobra, możemy wziąć 46 sztuk, to jest na pewno wystarczająco dużo, zdecydowanie wystarczająco dużo. Jest toolbox, są nasiona, których nie potrzebujemy, które w ogóle nie wiem skąd się wzięły u mnie w ekwipunku, muszę je nosić już od dłuższego czasu. Dobra, wiecie co? Dołożę w takim razie ziemniaków do... Dołożę węgla do tych ziemniaków w celu takim, to znaczy z takiego powodu, że i tak w tej chwili chcę jeszcze zrobić kilka rzeczy, bo chcę wam pokazać kurnik. I trochę się to całe wyruszenie na wyprawę rozciąga. A, zaraz. Czy tu się kolory wyświetlają? Nie. Mam wrażenie, że wtedy mogłem użyć po prostu niebieskiego, chociaż... Chociaż wydawałoby się, że niebieska zbroja powinna być... Nie no, to jest zdecydowanie inny kolor. Zdecydowanie innego barwnika użyłem tym razem. Nie wiem jakim cudem, ale tak jest, taka prawda. Ile w ogóle dają te spodnie? 2 punkty zbroi. No to nie warto. Odłożę je tutaj sobie. Nie tutaj, tylko na manekina. To jest zdecydowanie inny kolor. Musiałem użyć wtedy faktycznie zwykłego niebieskiego, ale kurczę, byłem pewien, że to jest błękitny. Dobra. Tak czy inaczej, idziemy do kurnika. Zrobiło się ciemno. Schowałem łuk przypadkiem. Nabierzemy sobie również wody do wiaderka, bo...
Wiaderko z wodą się często przydaje. Przez chwilę się przestraszyłem, tak przestraszyłem trochę, że jestem na peacefulu, bo żadnych potworów nie widać, ale jesteśmy zdecydowanie nie na peacefulu, bo wystarczy spojrzeć na pasek głodu. Dobra, creeper. Mam nadzieję, że stamtąd już nie wróci. Przynajmniej nie prędko, a my sobie zejdziemy tędy. Pokażę wam tą jaskinię, do której się dokopałem. To jest w ogóle jaskinia, która wygląda na taką prowadzącą dokądś. Na taką, przynajmniej... Dobra, owijam w bawełnę. Chciałem powiedzieć tak naprawdę tyle, że nie doszedłem jeszcze do ślepego zaułka. No, wiele nie chodziłem, bo chciałem zostawić właśnie eksplorację tej jaskini na któryś z odcinków. Więc być może zrobimy to po powrocie do domu. No. Tak czy inaczej, tak wygląda dokończony kurnik. Nie miałem pomysłu, co innego mógłbym zrobić na tej ścianie, więc zrobiłem to samo, co na tej. Moim zdaniem wygląda całkiem spoko. Nie jestem do końca przekonany co do tego. Myślę, że powinienem zastąpić po prostu ten klocek również drugą lampą i mieć po prostu dwie lampy obok siebie. Tutaj mam troszkę ziaren. Nasion. No i co można zrobić? Co ja gadam po prostu? Chciałem powiedzieć, że tak, tutaj jest wejście do tej jaskini. I zwiedzimy ją sobie kiedy indziej. Postawiłem w niej raptem dwie pochodnie, ale tak naprawdę nie widziałem tam praktycznie nic. Więc czeka mnie tam jakaś niespodzianka. Dobra, jesteśmy gotowi w takim razie, żeby wyruszyć na wyprawę? Chyba tak. Zdaję sobie sprawę z tego, że dałem ziemniaki jeszcze do pieczenia się, ale to nie jest jakiś mus, nie musimy koniecznie wziąć ze sobą wszystkiego. Więc wyruszamy po prostu chyba gdzieś przed siebie. Robimy sobie, żałuję trochę, że nie wziąłem jednej łódki. Albo dobra, wiecie co? Będzie, może nie będzie szybciej, ale nie chce mi się robić łódki w tej chwili, więc skoczę sobie szybko do tych łódek, które tam są przycumowane. Trochę mnie kusi, żeby... A, już wiem, właśnie, w ogóle zapomniałem. Na tej wyprawie planowałem również rzucać sobie raz na jakiś czas oczami tych... Eye of Ender, oczami Enderu, żeby znaleźć sobie tą strukturę, która ma portal do Endu, ale myślę, że to może zaczekać na inną okazję. Myślę, że nie ma się co śpieszyć z tym Endem, chociaż oczywiście mam nadzieję, że w tym sezonie w końcu uda mi się do Endu dotrzeć. No dobra, jedziemy, spójrzcie sami, ten most jest naprawdę bardzo długi i jeśli wieża będzie stała na tym cypelku takim wystającym, no cypelek, taki pionowy cypelek raczej, na tym wzniesieniu, jeśli będzie stała wieża, no to jesteśmy już z mostem prawie gotowi. Czy to jest chmura? To takie tu? Nie, to nie jest chmura, bo się nie rusza. A, to jest cały most. On jest tak wysoko. Tak, to jest cały most. Ja byłem pewien na początku, że to jest tylko jeden rząd klocków, ale zdziwiłem się, bo nie pamiętałem, żebym taki jeden rządek zostawiał, a to jest po prostu cały most. Być może to było tylko szerokość trzech kratek, być może to było bez kwarcu. O, tam jest kura. Spójrzmy, czy ona ma jakieś jajka w pobliżu. Nie wydaje mi się, więc spadamy. Dobra, i płyniemy. Nie będę wysiadał na wyspie z drzewami oczywiście, bo to jest za blisko, a my chcemy odkryć coś nowego. Na wyspie z drzewami jest wiele rzeczy pozostałych do odkrycia, ale raczej nie są to nowości dla mnie minecraftowe, tylko po prostu nowe, piękne krajobrazy i tak dalej. Śliczne zbocze, takie strasznie strome, pionowe dokładnie wręcz, na dużej powierzchni. Dobra, idziemy sobie dalej. Nie jest to najbardziej błyskotliwy komentarz, jakiego udzieliłem w życiu. Ale co tu można powiedzieć? Płyniemy. Płyniemy. Ja za już niecałe półtora tygodnia dostanę w końcu wyniki tych matur. Zobaczymy co i jak. Nabiorę sobie wody. Da się? Chyba się nie da. Dobrze, że te łódki już się nie rozwalają od zderzenia z kałamarnicami. I w ogóle, że od niczego się nie rozwalają. Bardzo to jest pozytywne. Czy w ogóle muzyka w grze jest? W tej chwili włączona? Niby jest.
Nic nie leci, ale chyba powinno być spoko. Tutaj jest jakoś zadziwiająco jasno. W ogóle, w tym miejscu chyba nigdy nie byłem. Na pewno bym zapamiętał, czy to jest goła skała po prostu. Jeśli tak, to jest to coś niespotykanego jak dla mnie. Nigdy nie widziałem takiego dużego obszaru z gołej skały. Bardzo mi się to podoba. Zawsze tak, to jest zwykła goła skała. Zawsze jak... Czy żwir? Może to jest żwir? Nie, to jest... Boże święty, to jest piasek, człowieku. To jest piasek. Ale naprawdę, w tym świetle nocnym... Wow. Czy to jest... Co to jest tam? Najpierw myślałem, że to krowa, ale to jest chyba... Albo jakiś nowy przeciwnik, albo jakiś przeciwnik w zbroi. Tak czy inaczej, wysiadamy tutaj. Jakby sobie tutaj z nimi poradzić? Chyba wezmę go z miecza. Będę musiał przetestować ten miecz na jakimś pająku, żeby zobaczyć, czy... Chociaż nie, wiecie co? Spójrzcie, bo... Pojawia się ten taki efekt, kiedy ich uderzam. Te takie niebieskie rąby. Zastanawiam się, czy... Nie, to jest chyba zwykły zombie villager. Zastanawiam się, po pierwsze, czy to znaczy, że wioska jest jakaś w pobliżu, a po drugie, zastanawiam się, czy... Czy to nie jest przypadkiem po prostu efekt tego sharpnessa. To jest zombie... Nie, to jest... Co to jest do cholery? To nie jest zombie villager, to jest zombie w ciuchach. Coś, czego jeszcze nie widziałem. I zdaje mi się też, że to był jakiś dźwięk. Dźwięk, który nie jest dla mnie znajomy. Bardzo ciekawa sprawa. Spójrzcie sami, czy w ogóle ten zombie jest większy? Jestem ciekaw, czy jak kliknę F3, to mi się wyświetli, na co patrzę. Looking at... Nie, looking at działa po staremu. Dobra. Nic ciekawego. W ogóle, który mamy dzień gry? 211 dzień. Kurczę, wydaje mi się, że to jest... Że ten zombie jest większy niż przeciętny zombie. Aż trochę szkoda mi jest go zabijać, ale... Chyba to zrobię. Serio, wydaje mi się, że jest większy. Niestety, nic nie wydropił ciekawego. W ogóle nic nie wydropił. Pozbieram te kwiatki, dlatego że... Kurczę, na mojej wyspie nie ma kwiatków. Więc... Kwiatki są spoko, więc będę je sobie zbierał, jak będę jakieś widział. W szczególności nie mogę się doczekać zebrania... No może nie mogę się doczekać, to jest trochę za dużo powiedziane, ale... Chętnie bym zebrał sobie te kwiatki takie... Mam jeden kwiatek taki, który stoi w doniczce w... W tym moim, w cudzysłowie, głównym pomieszczeniu. Tym, gdzie ostatnio lampy dodałem, zamiast pochodni. Taki błękitny kwiatek, bardzo mi się podoba jego kolor i wydaje mi się, że to są kwiatki, które znalazłem dotąd tylko na bagnach. Dlatego też mam tylko jeden. Dobra, zobaczymy zaraz, czy totalnie ciśniemy pająki tym mieczem, czy też nie. Bardzo możliwe, że to, że ten enchant faktycznie zadaje dodatkowe obrażenia przeciwko pająkom, bo na dwa hity to jest całkiem nieźle, ale nie jestem pewien, dlatego że nie znam wszystkich statystyk i brakuje mi jeszcze wyczucia, więc oczywiście bardzo możliwe, że ten enchant Bane of Arthropods robi jednak co innego. Zdziwiłbym się jednak, gdyby robił co innego. Dobra, bierzemy sobie tą łódkę, przechodzimy tam na drugą stronę na piechotę i płyniemy dalej. Myślę, że ta wyprawa zajmie nam kilka odcinków, ale muszę powiedzieć, że jest to bardzo przyjemna odmiana, bo ostatnie naprawdę wiele, wiele odcinków spędziliśmy w domu statycznie, budując sobie. Aż zajrzę tutaj, nie mogę się powstrzymać. Chcę zobaczyć tylko, czy to idzie jakoś bardzo głęboko. Może postawię tu gdzieś pochodnie dla potomnych. Nie chcę się tu strasznie, strasznie zagłębiać. Przede wszystkim nie chcę tu spędzać dużo czasu, bardzo, ale... No dobra, koniec, tak, tu jest koniec. Myślę, że zostawię tą jedną pochodnię. Jestem bardzo ciekaw, czy jeszcze kiedyś tutaj trafię. Zejdę na sam dół. I wiecie, będę przez cały czas wtedy pewien, że o, tu jeszcze nie byłem na pewno. A potem zejdę na sam dół, zobaczę pochodnię i będę się zastanawiał, skąd ona się tam wzięła. Dobra, łódka jest przy mnie, to lecimy. Dokładniej biegniemy. Biegniemy z zamiarem płynięcia. Czy wypłyniemy? Tak, wypłyniemy. O, glina. Koniecznie, koniecznie, koniecznie zbiorę glinę, dlatego że... Naprawdę, z gliną jest problem. Przez chwilę jakoś był taki okres, gdzie gliny widziałem dużo i mi się wydawało, że problemy z gliną się raz na zawsze w tej wersji skończyły, ale...
bullshit. Z gliną są problemy cały czas, więc nie pogardzę. Tu jest jeszcze troszkę i jeszcze jest na pewno glina. Tam gdzieś widziałem glinę. A tu co? Tu nasionka. Trawa się próbowała wygenerować na piasku i jej się nie udało, niestety. Pam, pam, pam. Dobra, trochę gliny się zebrało. Przerobimy ją sobie na bloki, żeby zajmowała mniej miejsca. Świetnie. I płyniemy dalej. Tam nic ciekawego chyba nie zostawiam z tyłu. Zwykła pustynia na oko. Chociaż całkiem ładna. Przed nami za to... Jestem pewien, że to wszystko, co się generuje... No, prawie pewien, że to wszystko, co się generuje, to jest generowane teraz po raz pierwszy, że nigdy tu jeszcze nie byliśmy. Tak myślę. Bo... No nie wiem. Możliwe, że tu byliśmy. Możliwe, że ominęliśmy po prostu jakoś wtedy tą pustynię tutaj, ale... Na tamtej pustyni jestem pewien, że nie byliśmy. Na tamtym skrawku pustyni. Na tamtej plaży może nawet. Wręcz. Tam jakieś ładne kwiatki różowe rosną, ale bez przesady. Opływamy i postaramy się dotrzeć do czegoś, co wygląda interesująco. Liczę na dżunglę. Drewno dżunglowe będzie ostatnim rodzajem drewna, jaki zdobędziemy. Obstawiam w ogóle, że update 1.11 wyjdzie już po tym, jak skończę nagrywać ten sezon, tą serię. O, tam wydaje mi się, że rosną akacje, czyli tam musi mieć sawannę chyba. Pójdę tam, dlatego że sawanna to jest cały czas coś, co widziałem tylko kilka razy w życiu i bardzo mi się tam na dodatek podoba. No, jeśli chodzi o ten update, to myślę, że jest to jednak zaleta, dlatego że... Oczywiście, no, wady też to ma. Takie dosyć oczywiste. Natomiast zaleta pod tym względem, że kiedyś, jak update'y wychodziły cały czas, to za każdym razem, żeby doświadczyć nowych rzeczy, które wyszły z ostatnim update'em, trzeba było udać się na teren, na którym się jeszcze nie było. No i oczywiście z czasem te wyprawy były coraz dalsze, coraz dłuższe i było to dosyć męczące i denerwujące, szczerze, że trzeba się uciekać do jakichś takich wypraw, żeby doświadczyć nowości w grze. Dobra, darujmy mu. Nie chce mi się zapychać sobie ekwipunku jedną króliczą skórką. Czy to jest sawanna? Tak, to jest oficjalnie sawanna. To jest oficjalnie... kanionik. Tam ktoś właśnie zginął. Nie wiem, czy się utopił? Czy co? Wydawało mi się, że to był pająk. To by oznaczało, że nie zginął od słońca. Tu mamy żelazo. Ale kurczę, za dużo roboty, żeby wydobyć to żelazo. Nie chce mi się tam schodzić. Bardzo fajny kanion, oczywiście. Bardzo lubię kaniony, od zawsze. O, a tam mamy oazę pustynną, którą będę już uparcie nazywał oazą. O, to żelazo, no to tym żelazem oczywiście nie pogardzę. Które będę nazywał oazą, dlatego że mogę. Wiem, że to nie ma wiele wspólnego z oazą. To się nazywa na Wikipedii chyba świątynia pustynna. Ale przyzwyczaiłem się już do nazwy oaza. Jak myślę oaza i Minecraft, to myślę o tym właśnie budynku, o takiej strukturze. Więc wiecie. Tworzę świat dookoła siebie, nazywając go samemu, więc... Nie widzę nic złego w takim procederze. Użyłem kilku... Trochę... Mniej może popularnych w mowie potocznej słów z rzędu i od razu się poczułem, jakbym próbował szpanować, ale... Po prostu tak wyszło. Oczywiście... O, byliśmy już tutaj. No proszę, to jest dopiero... Przykra niespodzianka, że już tu byliśmy. Dobra, w takim razie dostajemy się jak najszybciej do wody. I płyniemy. Płyniemy dlatego, że tak jest szybciej. O, właśnie, teraz jak spojrzałem na to jeziorko, przypomniało mi się, że jeszcze ani razu nie łowiłem. W ogóle, wydaje mi się, że łowienie ryb to jest coś, co... Robiłem może co najwyżej po to, żeby zdobyć achievementa i nigdy więcej. O, natomiast tam widzę jakąś gęsto zarośniętą strefę klimatyczną, czyżby? Tu jest jeszcze kawałek sawanny, ale tam dalej rosną jakieś gęste drzewa. Bardzo możliwe, że to są właśnie te ciemne dęby, których przez jakiś czas nie mogłem zdobyć właśnie sadzonek.
Tutaj mamy konie. Sorry, po prostu nie jestem w stanie... Nie jestem w stanie w tej chwili... Nie mieć gdzieś koni. Mam gdzieś konie. Całkowicie nie chcę mi się nimi zajmować. Nie mogę powiedzieć do końca dlaczego. Fajna rzecz, szczególnie, że można je tam krzyżować, rozmnażać, wiecie, tak żeby uzyskiwać konie o jak najlepszych parametrach. Wydaje się spoko, ale z drugiej strony to dla mnie w tej chwili za dużo. Za duża głębia. Ja wiem, że bardzo lubię różnorodność, zawsze to powtarzam i obiektywnie nie mogę powiedzieć, że to jest niefajny pomysł, ale po prostu jakoś totalnie nie mogę się zebrać, nie mogę znaleźć ochoty w sobie do zajmowania się koniami w Minecrafcie. No, tak bywa, nie? Ludzie różne rzeczy lubią. A tymczasem wsiadamy znowu w łódkę i płyniemy. Powinno nam się udać. Fajna rzeczka. Szkoda, że rzeki są na tyle rzadkie. Właśnie, podzielę się z wami kolejnym moim odkryciem, że tak powiem, minecraftowym. Mianowicie, nie wiem czy pamiętacie, ale na samym początku, w pierwszym odcinku, jak ustawiałem opcję generowania świata, to wydaje mi się, że zwiększyłem liczbę rzek, czy tam rozmiar rzek, pewnie to była liczba, nie jestem pewien, i zwiększyłem też liczbę przy słowie dungeon. Ja wtedy obstawiałem, że chodzi o te takie struktury, w których są portale do endu i że będzie ich wtedy więcej. Okazało się, że dungeony to są po prostu te miejsca, w których są spawnery potworów, mossy cobblestone i skrzynie ze skarbami. I że to nie była ich liczba tak dosłownie na świecie, tylko po prostu współczynnik jakiś w algorytmie generowania tych dungeonów, który po prostu jak zwiększony sprawia, że będzie ich najprawdopodobniej więcej. Wiecie co, mam wrażenie, że oczywiście bardzo możliwe, że widzieliśmy już podobną wyspę, ale biorąc pod uwagę to, że byliśmy przed chwilą w miejscu, które już stanowczo zdecydowanie stwierdzam, że było odwiedzone, myślę sobie, że to jest też wyspa, którą widzieliśmy. Po prostu przepiękna. Najprawdopodobniej zrobiłem tej wyspie screenshota już kiedyś, ale czuję, że teraz widzę ją naprawdę z ładnej strony. Tu w ogóle jest prześwit na wylot. To jest po prostu totalnie niesamowita miejscówka. Nigdy, ale to nigdy nie śmiałbym jej jakoś modyfikować samemu, bo jest piękna taka jaka jest. Natomiast myślę, że pójdę sobie na górę. Niestety niedługo się ściemni, więc postaram się spędzić właśnie większość, przynajmniej początek nocy na łódce. Więc teraz, póki jest jeszcze w miarę jasno, to chcę się tędy przejść i popodziwiać. Aż czuję prawie zapach kwiatów, chodząc tędy. To są ładne kwiatki. Niestety, no ta wyspa jest taka piękna, że nie będę tutaj niczego zrywał, bo no nie mogę sobie na coś takiego pozwolić, to by było bluźnierstwo, ale jest tutaj naprawdę niesamowicie. To jest taka prawdziwa oaza życia i kolorów. Niesamowicie, niesamowicie, naprawdę spektakularnie pięknie. Zapiszę sobie współrzędne tego miejsca. Póki co na jakiejś byle jakiej kartce, bo moja kartka ze współrzędnym jest gdzieś głęboko zagrzebana i w ogóle nie ma na niej zbyt wiele. 4035 i 984. No, kawałeczek od domu już się odeszło nam. Dobra. Nie jestem pewien, ile ten odcinek już trwa. Totalnie straciłem poczucie czasu. Znajdę łódkę, wsiadamy w łódkę i wypływamy na morze, gdzie będziemy w miarę bezpieczni. Niesamowita wyspa, naprawdę. To jest zdecydowanie najpiękniejsza rzecz, jaką widziałem na tym świecie. W Minecrafcie, oczywiście. Dobra, płyniemy dalej. Mam nadzieję, że płyniemy w stronę, z której... w inną stronę niż ta, z której przyszliśmy. Czy też przypłynęliśmy, raczej. Płyniemy na zachód. Możemy spojrzeć na współrzędne. Wydaje mi się, że... już w sumie nie jestem pewien. Wydaje mi się, że mój dom był na X-ach na 4 coś, więc chyba płyniemy w dobrą stronę. Jestem jednakże na 99% pewien, że to wszystko są rejony, w których już byliśmy, dlatego zdecydowanie czeka nas jeszcze troszkę płynięcia.
zanim dotrzemy do czegoś nowego. Fajnie widać w ogóle tą łunę na chmurach. Nie zdawałem sobie sprawy wcześniej z tego, że jest taki efekt w grze, ale faktycznie jest. Bardzo ładnie, zrobiłem screena. Muzyka niestety przycichła. Zawsze w takich momentach liczę na to, że jak nie ma wiele do powiedzenia i tak po prostu płyniemy albo biegniemy, to liczę na to, że muzyka zacznie grać. W tej chwili niestety akurat stało się wręcz przeciwnie. Tam widzę Endermana, bardzo fajnie mu świecą oczy. Nawet migają, jakby chciał mi coś powiedzieć Morsem. Ale niestety Morsa nie znam, więc być może moja nieznajomość Morsa skazała go właśnie na śmierć głodową na tej wysepce. Endermeni chyba nie lubią wody, więc pewnie jest tam utknięty na dobre, że tak powiem. Tu bardzo ładna górka. Kolejny screenshot. To jest taka ostra i w miarę symetryczna. Fajnie wygląda, naprawdę. Trochę jak taka... Nie wiem jak co. Ale tu mamy bagno i tu są chyba te kwiatki, o których mówiłem, że mi się tak podobają. Te błękitne. Więc wyrwę ich sobie kilka. Podniosłem, czy nie? Jestem ciekaw. W ogóle skąd ja mam pomarańczowy tulipan? To musiało być coś, co... Tak, podniosłem te lilie. Możemy je wziąć ze sobą, spoko. Ten pomarańczowy tulipan to musi być coś, co podniosłem... Wysiadamy. To musi być coś, co podniosłem na tamtej ładnej wyspie. To musiał być tulipan, który próbował się wygenerować na piasku i... poległ i potem leżał do podniesienia i po prostu nad nim przeszedłem. Jestem pewien, że to się stało właśnie w ten sposób. Dobra, kwiatki zebrane. Grzyby sobie zostawimy, bo... grzyby są wszędzie. Przede wszystkim w Netherze jest naprawdę łatwo znaleźć grzyby. W Netherze jest łatwo znaleźć wszystko, co tam jest, dlatego że... w Netherze jest bardzo dużo otwartej przestrzeni i po prostu... dużo widać. W danym momencie. Dobra, opływamy to bagno. Czy to jest glina? To jest glina. Wiecie co? Tu jest bardzo dużo gliny. Wydobędę ją sobie. Potwory mi tu raczej nie groźne. Myślę, że możemy tu zostawić pochodnie. W sumie całkiem fajnie to będzie wyglądać pewnie. Niestety będziemy tutaj musieli sobie jakoś pomóc, dlatego że w momencie, kiedy ja zejdę jedną kratkę w dół pod wodę, będę nagle dużo, dużo wolniej kopał. A niestety do całej tej gliny nie dosięgam z tego miejsca, więc będę musiał sobie zbudować jakąś taką podporę, jakieś takie stanowisko. Kopalniane, kopaniowe, cokolwiek. Na przykład myślę, że tu będzie spoko. No i teraz bez problemu, już powinno mi się udać całą tą glinę jakoś w miarę szybko wykopać. Słyszę pająka, nie jestem pewien gdzie. Nie czuję się jednak zagrożony. Jesteśmy otoczeni wodą. Tam postawiłem pochodnie, więc powinno być spoko. Piasek tu zostawimy. Trochę nie lubię tak śmiecić, ale z drugiej strony trochę mi się nie chce go teraz pozbywać się go teraz pozbywać. Dobra, duży zapas gliny zrobiony. Po raz kolejny, żeby nie zapychała mi miejsca w ekwipunku. Niepotrzebnie. Zbijamy ją w bloki. Próbujemy sobie przypomnieć, z której strony przypłynęliśmy. Stwierdzamy, że chyba z tyłu. Dobra, jest dobrze. Płyniemy na mniejsze x-y, czyli jest dobrze. Unikamy tych szkieletów. O, proszę. Możemy popatrzeć sobie, który wygra. Z jakiegoś powodu przypomniało mi się, jak oglądaliśmy na polskim Jądro Ciemności. Tam też płynęło się... ktoś tam płynął rzeką i... z pobocznych drzew chyba do nich strzelali właśnie z łuków. Nie jestem pewien, czy z łuków, czy z karabinów, ale coś takiego miało miejsce. Nie pamiętam już dobrze tego filmu, był dosyć nudny, jak dla mnie. Okej, tu mamy zdecydowanie taki roofed forest. Las z sufitem. Przykuł moją uwagę przede wszystkim ten gigantyczny grzyb, który tam się znajduje. No, panie pająk. No, jestem bardzo ciekaw, co robi ten enchant.
Bo coraz bardziej mam wrażenie, że może to jednak nie są zwiększone obrażenia przeciwko pająkom. Tu są kury. Mógłbym tutaj trochę zostać, wtedy zapewne znalazłyby się jakieś jajka. O Boże, co ja robię? W ogóle tak się totalnie zawiesiłem. Patrzyłem na tego konia, będąc pewnym, że to jest jakiś dziwny Enderman. I w ogóle zapomniałem o tym, że tuż przede mną stoi Creeper. Jakoś nie zwracałem na to uwagi żadnej. Dobra, tu są zombiaki, z którymi trochę mi się nie chce walczyć. Myślę, że nie będę tutaj zostawał i czekał na jaja. Szczególnie, że mógłbym dosyć łatwo przegapić sporo jaj z uwagi na tą wysoką trawę. Więc czy ja łódkę zostawiłem, czy mam ją? Mam ją. Więc ja myślę, że... O, otoczyli mnie. Geniusze taktyczni. Myślę, że spadamy po prostu stąd. Nie mam powodu, żeby tutaj zostawać. Kolejny duży grzyb. Tam jakiś lawospad, całkiem spoko. Możemy się udać w kierunku tego lawospadu. Noc się już chyba, mam nadzieję, kończy. Wydaje mi się, że szliśmy na zachód, więc... Nie jestem w stanie teraz biegnąc stwierdzić... Nie, chyba księżyc się obniża. Noc się w takim razie kończy, więc... Jak dojdziemy do tego lawospadu? A wiecie co, wezmę sobie te krzaki róż. Czemu nie? Widziałem ostatnio na Reddicie, że jest trzecia rocznica usunięcia z gry tych pierwotnych czerwonych kwiatków, które się nazywały różami. Uczyniono to ze względu na to właśnie, że róże nie rosną sobie jak pojedyncze kwiatki, tylko właśnie w takich krzakach. Więc był to krok w stronę realizmu minecraftowego. Botanicznego realizmu. 3 lata już minęły od usunięcia czerwonych kwiatków. Kiedyś były tylko czerwone i żółte kwiatki, ale bardzo się cieszę, że dodali ich więcej. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że mogą teraz powstawać dzięki temu takie piękne wyspy jak tamta, którą dzisiaj widzieliśmy. Całkiem ładny teren. O! Czy ja tutaj widzę jakąś ukrytą jaskinię? Bardzo fajne miejsce, wiecie co? Upewnię się, że nikt tutaj już za mną nie wybuchnie. Zabiję tego kolesia. Mam nadzieję, że nie wpadnie do wody. Na szczęście nie jest na tyle mądry. Świetnie. I zbadajmy sobie to miejsce, bo to wygląda jak naprawdę struktura przygotowana, zaplanowana przez twórców gry. Wiadomo, że tak nie jest. To się wygenerowało naturalnie. I to jest po prostu niesamowite. Przejście ukryte za lawospadem. Oczywiście wiadomo, że nie jest ono całkiem niewidoczne, ale... Mimo wszystko, na początku go nie zauważyłem. Jest tutaj również wygodne miejsce tu na górę. No, nie ma co. Ślicznie. Niestety jesteśmy świadkami początku być może wielkiego pożaru, więc myślę, że ulotnię się stąd jak najszybciej, żeby nikt mnie nie obarczył odpowiedzialnością za ten pożar, na przykład te krowy, żeby nie dokonały na mnie samosądu. Dobra. Lecimy dalej. Myślę, że to będzie długi odcinek. Ja na pewno tą podróż mam zamiar zamknąć w kilku odcinkach, nie w jednym. Natomiast tak przyjemnie mi się chodzi, że... Nie widzę potrzeby, żeby ten odcinek przerywać. No, wiadomo, że tam na pewno jest jakaś optymalna długość odcinków, która pozwala, nie wiem, zwiększyć, zmaksymalizować, nie wiem, oglądalność czy coś. No, ale chyba nie jesteście głupi, wiadomo, że... Jeśli zrobię dłuższy odcinek, zamiast robić 2 krótsze, no to po prostu możecie go sobie przerwać w połowie i zacząć oglądanie od połowy później następnego dnia, czy kiedykolwiek będziecie chcieli. Nie ma pod tym względem różnicy, czy to jest jeden film, czy dwa. Więc myślę, że ten odcinek będzie tak długi, jak będę to uważał za stosowne, czyli najprawdopodobniej... No, dosyć zajebiście długi. Bardzo fajne miejsce. Zrobię sobie kolejne zdjęcie. O! I to jak fajnie wygląda z tej strony. Ślicznie. Naprawdę ślicznie. Podoba mi się bardzo ta struktura tutaj. Taka jest naprawdę, wygląda jak wykres jakiejś prostej funkcji, takiej obrócony wokół osi. A, udało się, widzieliście to? To było naprawdę pro zagranie z mojej strony. Pozbędę się tego piasku, pozbędę się oczu pająków, no bez przesady. Nie potrzebujemy tego, mamy tego cały wielki zapas w domu. Lecimy dalej. Żelaza mógłbym się pozbyć, ale nie będę się go pozbywał.
Szczególnie, że ta wyprawa zdaje się zapowiada się na naprawdę długą i bardzo możliwe, że gdzieś po drodze będę musiał dorobić sobie narzędzi. Szczególnie jeśli na przykład znajdziemy się w dżungli, w której będę chciał wydobyć dużo drzew. Wtedy ta jedna siekiera, którą... Wtedy to zero siekier, które mam, na pewno mi nie wystarczy. O, wiecie co? Tu wygląda. To być może jakieś dziwne oświetlenie, ale... Tak, to chyba było dziwne oświetlenie, ale ta ziemia wyglądała tutaj troszkę przez chwilę jakby była w innym kolorze, takim bardziej żółtawym. W ogóle też kolejne piękne miejsce. Naprawdę jestem pod niesamowitym wrażeniem struktur, to znaczy struktur terenów generowanych teraz w Minecrafcie. Kolejny screenshot. To jest coś po prostu pięknego. Pięknego. Niesamowite. Nie znam zbyt wielu słów, nie jestem jakimś poetą, który będzie układał całe wiersze albo tomiki poezji na cześć jakichś gór. W związku z tym moje słownictwo oddające podziw i zachwyt nad naturą i jej pięknem jest dosyć ograniczone. W związku z tym trochę problematyczne jest napotykanie cały czas takich pięknych rzeczy, bo głupio się wtedy brzmi, jak się cały czas powtarza, ale to jest piękne. Ale no, taka prawda, że jest piękne i po prostu nie mogę się powstrzymać przed takimi... Nie wiem, już nie chcę zabrnąć za głęboko. Chciałem użyć słowa eksklamacja, nie jestem pewien, czy to w ogóle po polsku istnieje. Po angielsku to jest wykrzyknienie takie, powiedzmy. W ogóle, czy jest słowo wykrzyk? Wykrzyk brzmi całkiem spoko, jak takie słowo, które mogłoby istnieć, ale pewnie nie istnieje. Fajny lasek brzozowy. Jesteśmy już pewnie naprawdę daleko od domu, ale kolejna woda przed nami. Być może to jest jakieś wielkie jezioro, ale tak czy inaczej wsiądę tam na łódkę i popłynę. Będziemy się musieli trochę poprzebijać przez bagno. Zbiorę sobie te kwiatki. Nie podobają mi się te fioletowe, które teraz rozwalam, te duże, aż tak strasznie jak niektóre inne, ale i tak, wiadomo, większa różnorodność będzie fajniej. Ach, z tymi kurami. Zdaje się, że żeby zdobyć sobie jajka, to jednak będę musiał faktycznie w jakimś miejscu z kurami sobie posiedzieć, bo wydaje mi się, że te kury, które dopiero teraz się zespawnowały, że tak powiem, no, potrzebują czasu, żeby złożyć jajka. Natomiast, nie wiem, jeśli natrafi się na jakąś kurę, która już tam jest zespawnowana od jakiegoś czasu, na przykład jakąś bliżej domu czy coś, to może te jajka już by na mnie czekały, natomiast w tym przypadku chyba niestety nie. Kolejny kawałek gliny do podniesienia. Z przyjemnością. Może się teraz zdawać, że tą glinę tak często spotykam, ale jednak to się bierze głównie z tego, że po pierwsze podróżuję cały czas blisko wody, żeby używać łódki, a po drugie, no, dużo podróżuję. Zwiedziłem bardzo dużo świata. I teraz wyobraźcie sobie, że ja po prostu potrzebuję gliny. No i co? Muszę się wtedy udać w jakąś taką kolejną wielką wyprawę, żeby tej gliny sporo znaleźć. Dlatego absolutnie nie zamierzam marnować okazji do podniesienia tej gliny tutaj. Wiem, że jestem pod wodą, nie martwcie się, za chwilę się wynurzę. Tam kolejny ogrom gliny. Oczywiście, zajmiemy się nim. Myślę sobie, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć odcinek, szczerze mówiąc, wiecie? Zrobimy tak, że skończę odcinek, spróbuję nie wpaść do tego wiru tutaj, zasysacza. Skończę odcinek, wydobędę sobie tą glinę i zaczniemy następny odcinek, w którym będziemy dalej podróżować. Nie będziemy jeszcze wracać, bo nie spotkaliśmy jeszcze niczego, co by było moim celem. Niczego super nowego, żadnej super nowej strefy klimatycznej, żadnych nowych mobów za bardzo, więc podróż jak najbardziej jeszcze będzie trochę trwała. Dobra, ale tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę, bardzo przyjemny odcinek. Podzielę się z wami wrażeniami, powiem, że nagrywało mi się go niesamowicie przyjemnie. Czy tam też jest glina? Chyba też. Czy to kamień? Nie, to żwir. Ani to, ani to. Nagrywało mi się go niesamowicie przyjemnie, więc mam nadzieję, że wam również się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie i do usłyszenia przy najbliższej okazji. Cześć!